dzieciństwie nie marzył o tym, żeby być strażakiem, nosić mundur, jeździć wielkim czerwonym wozem i gasić pożary. Zmieniają się pokolenia, a praca strażaków wciąż cały czas tak samo fascynuje i wzbudza podziw. Strażaków cenimy za ich profesjonalizm, skuteczność, za to, że 24 godziny na dobę czuwają nad naszym bezpieczeństwem. Są trochę niczym anioł stróż, który ratuje nas z opresji. A dzisiaj mamy szczególną okazję do tego, żeby okazać im swoją sympatię i szacunek. 4 maja to Międzynarodowy Dzień Strażaka. Jako święto zawodowe obchodzone jest w Polsce od 2003 roku. Dzisiaj świętują zarówno państwowa, jak i ochotnicze straże pożarne. W tym roku nie spotkamy się tak jak zawsze na uroczystościach wspólnych na opolskim rynku. Strażacy w murach komendy zostaną poinformowani o nadaniu im wyższych stopni służbowych oraz odznaczeń. Niech jednak koronawirus nie odbierze nam radości z tego święta. Wszystkim strażakom życzymy wytrwałości, aby służba przynosiła spełnienie i satysfakcję oraz co najważniejsze, ile wyjazdów, tyle powrotów.